Na Rumble możecie oglądać mój materiał odnośnie tego, co Sony może zrobić i do czego to może doprowadzić. Może to moje jakieś takie czarne myśli. No ale my dzisiaj nie o tym. My dzisiaj zobaczymy sobie materiał Red Pill versus feminizm. No nie sądzę, że będziemy mieli tu do czynienia z osobą, która ma cokolwiek wspólnego z logicznym myśleniem. Otóż jeśli chodzi o Red Pill i o feminizm, to ja jestem odpowiednią osobą, żeby się wypowiadać na ten temat. Już od lat mówię nie tylko o jednej, ale i o drugiej strefie. Czyli na początku mówiłem dużo o feminizmie, mówiłem też dużo na temat dynamiki relacji. Nie można tu postawić znaku równości. To nie jest druga strona tego samego medalu. To jest zupełnie inny medal. Red Pill to jest złoty medal, a feminizm to cóż, no to nawet nie jest na podium. Tak czy siak, zerknijmy sobie, może, z czym mamy tu do czynienia. Od razu chciałbym was prosić, żebyście nie zakładali, że będziemy mieli tu do czynienia z logicznym myśleniem, ale może się mylę. Nie, spoiler, nie mylę się. I nie, nie oglądałem, ale od razu mówię, że nie, nie mylę się. Hej dzieci, jeśli nie ma prawa, nie ma racji bytu z tego tytułu, że Czyli? gatunkowo, że damsko-męska. O, przyjaźń. No, teraz tygryski dyskusja. Ja wychodzę z założenia, Okej, no właśnie, no. że damsko-męska nie ma Nie ma. prawa, nie ma racji bytu z tego tytułu, że gatunkowo, no, jesteśmy generalnie w ten sposób zaprogramowani, że zawsze gdzieś będzie ten podtekst seksualny. Może to albo wszyscy moje ziomki, moi przyjaciele są wszyscy albo we mnie zakochani i ja jestem. Po pierwsze, chciałbym zauważyć, Srasiks, że my tu mówimy o przyjaźni. Czy ty masz pojęcie, co to jest przyjaciel? Ja śmiem twierdzić, że kobiety nie mają bladego pojęcia, czym jest przyjaźń. Nawet nie potrafią między sobą się przyjaźnić, tak jak mężczyźni potrafią się przyjaźnić. Może dlatego często ośmiesza się mężczyzn, którzy mają ze sobą taką braterską przyjaźń, gdzie próbuje ich się ośmieszać i mówi, że oni są jogurtowi. No tak czy siak, nie ma przyjaźni między kobietą i mężczyzną, tylko dlatego, że w twoich oczach mężczyzna jest twoim kolegą, przyjacielem. On nie jest. Nie był i nie będzie. Ale tak, ja rozumiem, czemu z twojej perspektywy opłaca się mieć kolegę, opłaca się mieć przyjaciela, mężczyznę. A czemu nie masz koleżanek? Nie możesz mieć po prostu koleżanek? Co, uważasz, że posiadanie kolegi jest lepsze, że kolega jest lepszy? No to czemu ja mam się przyjaźnić i kolegować z kobietą, skoro sama kobieta stwierdza na przykład, że mężczyzna jest lepszy, jeśli chodzi o relację koleżeńską? Z tej perspektywy, no to warto mieć we friendzone całą masę frajerów, bo inaczej nie da się tego określić, którzy są jej tragarzami, są jej szoferami, są jej bodyguardami darmowymi, są jej bankomatami i tak dalej, i tak dalej. Tu poniesie, tu coś przyniesie, tam obroni, tam stanie w obronie i tak dalej. No ale dalej, słuchajmy. Ślepa i tego nie zauważyłam. Albo ja kiedyś się w nich zakocham i jeszcze o tym nie wiem i jeszcze. Ty masz tego swojego. To raz. Dwa, u ciebie może coś takiego nastąpić. A żebyś wiedziała, różnica między mężczyzną i kobietą w tym przypadku jest taka, że u mężczyzny jest tak. Mężczyzna już wie. Jeśli pierwsze 5 tygodni mężczyzna nic nie czuje, nie poczuje. Kobiety, na to trzeba czasu. Mężczyzna zalotuje się w tym, co widzi i co jest w informacji dostępnej od razu. Jeśli jej jakieś przekonania wychodzą na pierwszy plan już przy pierwszym spotkaniu, to będzie to istotne. Jeśli gdzieś tam dalej w ich relacji to się pojawia, to to już nie jest istotne. Kobiety tak nie jest. Kobiety uczucie jest oportunistyczne, bardziej praktyczne. Ona zwraca uwagę na rzeczy, których od razu nie widać. Jak na przykład, czy mężczyzna jest zarady. Niekoniecznie musi być od razu widać, bo może oszukuje, że jak płaci na tej pierwszej randce chociażby. I u kobiety z czasem może się coś pojawić. I pach, znika na momencie. U mężczyzny jest odwrotnie. Pojawia się, ewentualnie później powoli opada. To jest taka różnica ewolucyjna. Mężczyzna tak jest hormonalnie przystosowany, biologicznie, do tego, żeby obcować płciowo z różnymi kobietami, no ale będzie tylko z jedną. I nie będzie tam do tamtych innych nic czuć więcej, jak tylko pociąg fizyczny, żeby zostawić swoje geny i iść dalej. Kobieta
z racji tego, że rodzi, no potrzebuje faceta, który da coś więcej niż tylko genitalia. Tego nie zauważyłam. Czy według niego... Może jakby udaru nie miała, to by to wiedziała, no nie wiem. Ty z nim może się przyjaźnić z córką? Według niego wydaje mi się, że tutaj relacja córka... Czy według niego ojciec nie może się przyjaźnić nie. z córką? Według nie... Jesteś rodzicem, nie kolegą, nie przyjacielem, nie musisz lubić swojego dziecka, nie musisz lofciać swojego dziecka, twoje dziecko nie musi cię lubić, twoje dziecko nie musi cię lofciać. Twoim zadaniem jako rodzica jest wychować dzieciaka, dać mu dach nad głową, wychowanie odpowiednie, wykształcenie, tak żeby potrafiło sobie radzić w dorosłym życiu. To jest twoje zadanie, a nie przyjaźnienie się z dzieckiem. To już jest, już ta relacja nie jest właściwa w tym momencie. Przyjaźń. Dobra, anyway. Niego wydaje mi się, że tutaj relacja córka-ojciec jest inna niż... Jest inna. Nie ma przyjaźni. To jest rodzic. Okej? Okay? Przyjaciel-przyjaciółka, on raczej definiuje przyjaciel-przyjaciółka na podobnym, że są to ludzie tego samego pokolenia, tak kontekstowo, nie? Nie, że tego samego pokolenia, tylko innej płci i obcy ludzie. Że wiesz, że masz relację rodzinną. Bzdur gadasz. Bo taką relację ze znajomym innym. Relacja rodzinna to jest relacja rodzinna. Rodzina to rodzina. Mamy już skany mózgów mężczyzn, jak się okazywało, że chodzi do pokoju kobieta, która tam względnie może mu się podobać, to już tam się uruchamiają te obszary mózgu odpowiedzialne za manipulację narzędziami. Zaczyna już gdzieś tam kombinować, jak sprawić, żeby tutaj do czegoś doszło. Dobra, czyli wychodzimy z założenia, że mężczyźni to niepohamowane maszyny stworzone jedynie do seksu. Na jakiej podstawie stwierdzasz, że niepohamowane? Z tego, z racji, że się hamują. Jeśli ktoś się nie kontroluje, to kobiety się nie kontrolują. Mężczyźni non-stop się kontrolują. Mężczyzna, który nie kontroluje swoich emocji, to mężczyzna przemocowy. Gdyby mężczyźni nie kontrolowali się, to na ulicach co chwila dochodziłoby do pobić, do wylogowań z życia, do chędożenia wbrew woli, co chwila. A nie dochodzi do tego, bo się mężczyźni kontrolują. Czego nie można powiedzieć o przedstawicielach jej płci? Które chcą tylko mnożyć gatunek. Nie rozumiem. Tak, taki jest cel nasz na Ziemi. Nie wiem, czy wiesz. Bawiają, nie chcą spędzić z kimś. Nie. A czemu mam z tobą rozmawiać? A czemu mam z tobą rozmawiać? Co masz takiego mądrego do powiedzenia? Bo ja tutaj nic mądrego nie słyszę. Jeśli chcę z kimś porozmawiać, to z mężczyzną innym mogę pogadać. Co kobieta mężczyźnie może dać, czego mężczyzna nie może otrzymać od nikogo innego? Tylko ona może mu dać. Co? Wiesz, co to może być? Rozmawiać może z kimkolwiek. Od tego ma kumpla. Od tego ma przyjaciela. Paso, nie mogą mieć bliskich, oni chcą tylko seksu. Mężczyzna w tygodniu potrzebuje 5 razy, kobieta 3 razy. Teraz, co mężczyzna ma zrobić z tymi dwoma razami? Jeśli tobie się nie chce. Macie takie zdanie o sobie? Nie jesteście zdolni do konwersacji, do... Jesteśmy zdolni do konwersacji, takiej stricte platonicznej, z innym mężczyzną. Ty myślisz, że z tobą facet chce rozmawiać, bo ty jesteś taka interesująca? Nie! Nie oszukuj się! Przyjaźni do wspólnego spędzania z... Nie ma przyjaźni między mężczyzną i kobietą. Po prostu. Koniec dyskusji. Czasu. Kasiks, ja ci coś powiem. Coś ci powiem. Tak, mężczyzna może uznać cię za stricte platoniczną koleżankę, przyjaciółkę. Wiesz kiedy? Kiedy w jego oczach jesteś brzydka lub gruba. Jesteś nieatrakcyjna, więc no nie wiem, czy fajnie ci, że facet uważa, że jesteś nieatrakcyjna. Sam stanie się. Może powiedzieć, że taka larwa z niej, nie? Wtedy. Z mężczyzną. O, to jest śmieszne. Mogę się przyjaźnić z mężczyznami, ale ja nie wiem, co oni tam sobie czują. Na przykład nie jest po prostu dla mnie fizycznie atrakcyjny, dlatego... No właśnie, jest dla mnie fizycznie atrakcyjny. Z tego nie będzie. No nic z tego nie będzie. To nie jest przyjaźń. Przyjaźń jest równa. A nie, że w twoich oczach przyjaźń, a on smali ci cholewki, bo został sfrędzonowany na własne życzenie.
zawsze będzie chciał czegoś więcej? Naprawdę tak uważacie, że facet zawsze chce czegoś więcej? Macie, nie wiem, przyjaciółki? Na Instagramie masz zdjęcie. Nie spędzacie dużo czasu i nie? Właśnie mi też się wydaje, że nie. Ja jestem czasami wydaje... Co? ...z którymi spędzacie... Uważacie, że facet zawsze chce czegoś więcej? Tak, jeśli w jego oczach kobieta jest atrakcyjna. Jedyna relacja, którą można nazywać na równi, jeśli chodzi o kobietę i mężczyznę, to wtedy, kiedy ty masz jego uwagę, jego atencję, a on ma od ciebie zabawę w sypialni. Okej? Okay? To wtedy można mówić, że jest to na równi. I to się nazywa friends with benefits. W innym przypadku nie jest to możliwe. Bo zwykle to mężczyzna jest na straconej pozycji. Macie, nie wiem, przyjaciółki, z którymi spędzacie dużo czasu i nie? Właśnie mi też się wydaje, że nie. Ja jestem sam... No to ci się wydaje. Wydaje mi się, że bardzo dobra w odczytywaniu... O, jesteś odczytywaniu... Znaków. Kiedyś znaków. Ale na niebie? Zabawisz się w zodiaki, czytanie gwiazd i tak dalej? W tym tragiczne, teraz wydaje mi się, że jest ze mną całkiem lepiej. Nie. Nie potrafisz czytać znaków. Facet, jeśli... podchodzi do laski, która mu się podoba, jest wręcz wystraszony, to on sam się wepnie we friendzone, bo nie daje jej do zrozumienia, że jest z nią zainteresowany sypialnianie. A to powinien zaznaczyć od razu. A przyjaźń między kobietą i mężczyzną nie ma. I widzę, kiedy ktoś jest, to komu się podobam, no nie? Widzę takie rzeczy i żadne... Nie widzisz. Nie zawsze musisz widzieć. Z moich przyjaciół nie widzę takich. Nie masz przyjaciół. To nie są twoi przyjaciele. Do czegoś. W nafci wręcz jest chyba wyparcie, że w ogóle istnieje. Nawet mi buziaka nie chce dać, nie? W nafci powiedziałeś, że nie chce ci dać buzi, bo ci z ryja. Aha. A, czyli oni mówią, że pojawia się u mężczyzn uga buga. Walnąć babę kijem w głowę, wziąć za włosy, ciągnąć do jaskini, rym cim cim cim, wyjechać babę. Uhu, uhu. Chicks, a ty myślisz, że jesteś taka interesująca, że mężczyzna potrzebuje cię wokół ciebie, siebie? Na stałe? No co, bo ten twój koło ciebie się tak kręci, ale ty większość czasu spędzasz tutaj, on spędza gdzie indziej. Z jakiego powodu satysfakcja z relacji romantycznej jest największa w sytuacji, kiedy się spotykają ludzie, mieszkają w dwóch różnych miejscach? Z jakiego powodu satysfakcja z takiej relacji spada, jak zaczynają ze sobą pomieszkiwać? A dlaczego taka satysfakcja z relacji romantycznej jeszcze bardziej spada, kiedy są w małżeństwie i ze sobą mieszkają? Do czego jesteś potrzebna facetowi? Co takiego możesz mu dać? Potrafisz odpowiedzieć na to pytanie? Co możesz mężczyźnie zaoferować takiego, czego nie otrzyma od innego mężczyzny? Czego nie otrzyma od innego, dowolnego człowieka na ziemi? To smutne. I tutaj po całej tej dyskusji ja bym powiedziała tak, że to nieważne, czy nawet pojawi ci się taka myśl w głowie, ej, a może wejdę z kimś w tą relację romantyczną, czy nie? Bo na jakimkolwiek etapie jakby poznawania się z tą drugą osobą, to może minąć, nie wiem, 2 dni, 3 dni... Zdaję sobie sprawę, że się w ogóle masz myśl taką, żeby niby przyjaźnić się, ale chcę wejść w relację romantyczną z kimś, z kim się przyjaźnię, no to nie była przyjaźń w pierwszej kolejności. Nigdy. Pojawi się taka myśl, ale to nie znaczy, że patrzysz na tą kobietę tylko pod kątem seksualnym. Ale to znaczy, że to nie jest przyjaźń, rozumiesz? Dziewczyno! Jeśli patrzysz na drugą osobę w większym zakresie niż tylko układ koleżeński, jeśli patrzysz na inną osobę poprzez pryzmat łóżka, to nie jest przyjaźń. Nigdy mi do głowy nie przyszło, żeby puknąć kumpla swego. Rozumiesz? Wydaje mi się, że jesteś w stanie nawiązać relację romantyczną. Nawet relację, przepraszam, tą przyjacielską. Nawet... Nie ma przyjacielskiej. Nie masz bladego pojęcia, czym jest przyjaźń. Widzisz, tak jak mówię, kobiety nie mają pojęcia, czym jest przyjaźń po prostu, no. Przyjaźń jest stricte platoniczna. Gdzie czujesz miłość do drugiej osoby czystą, taką, że jesteś w stanie oddać życie dla tej osoby i nic nie chcesz w zamian. Po prostu lubisz spędzać czas z tą osobą, tak?
I chcesz dla niej jak najlepiej. I nie ma tam w ogóle nawet myśli twoich, żeby gdzieś na jakiś inny poziom te relacje przełożyć. Jeżeli jest ten friendzone, to też jest relacja czysto przyjacielska. Nie! To nie jest relacja czysto przyjacielska. To jest z perspektywy obiety czysto przyjacielska, a nie z perspektywy mężczyzny. Dlatego się nazywa friendzone, bo facet nie myśli w jej kontekście tylko i wyłącznie jako koleżanka czy przyjaciółka. Rozumiesz? Chciałby coś więcej, dlatego to się nazywa friendzone, w który on sam się wpycha. Więc istnieje. Jezu! Czy wy to słyszeliście? Według niej friendzone to przyjaźń. Ja wam mówiłem, że z logicznym myśleniem nie będziemy mieli tu do czynienia. Miał jakieś wyobrażenie o drugiej romantyczne, ale ta pierwsza ją w łapkach stwierdzi, my tylko się przyjaźnimy. Ty decydujesz, zostajesz w tej relacji. To znaczy, że to nie jest przyjaźń, rozumiesz? Bo gdyby to była przyjaźń, to ta osoba z taką inicjatywą by nie wyszła w pierwszej kolejności. Jeśli ty dajesz mu po łapkach, nic nawet więcej, to ja bym do takiego faceta powiedział, kretynie, co ty robisz? Zostaw ją w cholerę. Z twojej perspektywy, ojej, jaka strata, straciłem takiego dobrego kumpla, mojego przyjaciela, który nosił mi walizki, który mnie woził, który mnie chronił. Oczywiście, że z twojej perspektywy warto mieć chłopa jednego, drugiego, dziesiątego we friendzone, ale z perspektywy tych mężczyzn to jest nieopłacalne, nic z tego nie mają. Ty masz wszystko. Więc to logiczne, że będziesz tego bronić. Czysto przyjacielsko, czy idziesz sobie dalej? Stwierdzisz, że twoje uczucia zostały zranione i nie chcesz się z tą osobą... Uczucia zranione twoje. Więc wydaje mi się, że wniosek z tego pierwszego mój jest taki, że przyjaźń damsko-męska istnieje. Nie istnieje. I przed chwilą opisałaś, czemu nie istnieje. Rozumiesz? Przed chwilą powiedziałaś, czemu nie istnieje. W przyjaźni, Cix, nie ma ukrytych intencji. A jeśli ktoś przyjaźni się z tobą, ponieważ liczy na coś więcej i na przykład wyznaje ci to, a ty mu po łapkach dajesz, tam nie było szczerych intencji. Miał ukryte intencje w tym. On siedzi w tym friendzone, ponieważ liczy, że ty zakończysz swoją relację gdzieś tam z jakimś i przyjdziesz do niego, wypłakać mu się w ramię, on cię będzie pocieszać, ty ze wszystkich swoich problemów będziesz mu się zwierzać. O, jak mi, oj, co on mi zrobił, o, ja byłam z nim tu i tam, a on tak się do mnie odezwał. I on wtedy siedzi, to, oj, nie przejmuj się. Gdzie w ten sposób wyciąga od ciebie wszystkie największe sekrety, jakie masz, które później wykorzysta do tego, żeby wślizgnąć ci się do łóżka. Niektórzy będą wytrwale latami siedzieć w tym friendzone, aż uda im się wślizgnąć. To nie jest przyjaźń. Friendzone to nie jest przyjaźń. Ale wy jesteście głupsze o przynajmniej 3 pokolenia. Wydaje mi się, że ty niestety jesteś głupszy o całe wieki, bo jeżeli tak wygląda, będzie kulturalna dyskusja, to mamy problem. Z tego co ja wiem, to kobiety zachowują się wyższą dojrzałością emocjonalną. Nie, nie, nie. Wiesz, czemu ci się wydaje, że masz wyższą dojrzałość emocjonalną? Z tego względu, że jesteście emocjonalne i nie potraficie kompletnie kontrolować tych emocji. Cix. Okej? To nie ma nic wspólnego z jakąś dojrzałością emocjonalną, inteligencją emocjonalną, jakąś urojoną. Nie, nie, nie. Dojrzałość emocjonalna. Dojrzałość, one mają większą dojrzałość emocjonalną, ponieważ są bardziej emocjonalne, rozumiesz? Stąd wynika. Nie, ale statystycznie to jak według ciebie? To jak? Nie znam statystyki na to. Tak, no ona wychodzi z założenia, że friendzone to przyjaźń, ponieważ jest friend w zone napisane. Jest to trudne i nie dla każdego, zależy od charakteru. Łatwe. Wy też myślicie, że nie wiem, trzeba mieć 20 przyjaciół i tak wygląda dorosłe życie. Nie, w przyjaźni nie ma. Przyjaźń to jest, nie jest coś, co rozdajesz, tak? Jak już masz faktycznie przyjaciół, to jest wąskie grono. Jeden, dwóch na całe życie będziesz miał. Macie 3 przyjaciół i piszecie z nimi, gadacie z nimi raz na pół roku. Pozdrawiam. No dobrze, ale to przyjaźń nie polega na tym, że wy sobie gadacie, piszecie. Moich 3 przyjaciół. Moi 3 przyjaciele, którzy są gdzieś poza moją rodziną, to... To nie są przyjaciele, jeśli są mężczyźni. Od razu ci mówię, jeśli to są jakieś płci, twojej płci, to możesz mówić przyjaciółka ewentualnie.
Dombey, będzie Peter i Nawcian, albo jeszcze Slay. Nie, to nie jest twój przyjaciel. Co najwyżej jest to zniewieściały, jogurtowy typ, który nie ma w sobie męskiej energii. Taki zwolwiały. Teraz nie wiem, jak stoimy ze Slayem w naszej relacji, bo to są tam za żadne. Irena jako przyjaciel chłop? No nie no. A, i u mnie statystyka jest w ogóle, że wśród moich przyjaciół jest... To ja mam dla ciebie takie pytanie, Cix. A gdyby twój Remek powiedział, że on ma przyjaciółkę, a ta twoja przyjaciółka jego, oni znają się jak łyse konie, i ty byś była świadkiem tego, jak on ją łapie za tyłek, jak ją podszczypuje, jak robi, tak jak ja na przykład w podstawówce bawiliśmy się z kumplami, z koleżankami i robi tej swojej przyjaciółce sik-sik, bryk-bryk, milk-milk i łapie ją za tyłek, za krocze, za cycki ją łapie. Ej, to przyjaźń jest, to co kolega, chyba nie będziesz miała z tym problemu. Nie będziesz miała problemu z tym, że on z przyjaciółką swoją wyjedzie gdzieś na wakacje, że będą w jednym pokoju sobie spać. Czyliż będą mieli, co prawda, w jednym łóżku, ewentualnie może dwa osobne łóżka, które oczywiście można ze sobą zsunąć, ale to już mniejsza z tym. Nie będziesz miała z tym problemu, przecież to są przyjaciele. To przyjaciel, ziomki. To, że płeć inna, nie ma znaczenia, prawda? Nie będziesz miała problemu z tym, że on ma przyjaciółkę, nie? Czy jednak będziesz miała wątpliwości, że no, coś tu jest nie halo. Nie powinno to tak wyglądać, nie? Ja ci zdradzę sekret, Cix. Jeśli, jak już mówiłem, mężczyzna, w oczach mężczyzny będzie traktowana stricte jako koleżanka, psia, psiułka, jeśli jesteś w jego oczach nieatrakcyjna. Jesteś gruba, brzydka. To wtedy będziesz tak traktować. Okej? Okay? Jeśli chcesz zobaczyć, czy twój przyjaciel uważa cię za przyjaciółkę, to wiesz co? To powiedz mu, że słuchaj, musimy zerwać naszą relację, nie będziemy się kontaktować, przynajmniej na czas, jak ja spotykam się z moim facetem, bo on sobie tego nie życzy. I w sumie ja rozumiem go. Jeśli ten chłop powie, okej, okay, nie ma problemu, rozumiem, w sumie miałbym podobnie, jak coś, życzę ci jak najlepiej, ale w razie co, to wiesz, gdzie mam, jaki jest mój numer i tak dalej. Ale jeśli zacznie ten chłop mówić, no co ty, przestań. Przecież my się tyle znamy, tyle czasu, co ty mnie nie znasz. My jesteśmy jak rodzina, jak brat z siostrą. No, co on zakompleksiony jest. Jeśli będzie mówić coś w tym stylu, uciekaj. To jest właśnie taki lis w owczej skórze, który chce ci się wślizgnąć między nogi. 75% mężczyzn w takim razie. Natalia to jedyna baba, z jaką wytrzymuje w naszej przyjaznej roli. Aha, no to chwileczkę. Chcesz mi powiedzieć, że sama nie przyjaźnisz się z obietami i oczekujesz, że mężczyźni będą się przyjaźnić z obietami? Czy ty widzisz tu brak logiki? Z twojej perspektywy, skoro masz więcej przyjaciół męskich zamiast obiety, to mężczyzna jest lepszy do tego, żeby z nim się przyjaźnić. Co się nie dziwię, bo są ciekawsi, bardziej zabawni. W ich życiu więcej się dzieje, ciekawych rzeczy. A nie, że ciągle gadanie o paznokciach, tipsach, włosach i tak dalej, makijażach. Więc no z twojej perspektywy, no faktycznie no. Lepiej się przyjaźnić z facetem, nie? Ale skoro z twojej perspektywy lepiej przyjaźnić się z facetem niż z obietą, to czemu ja mam się przyjaźnić z obietą, a nie z facetem, skoro nawet według ciebie z facetem lepiej się przyjaźnić, ha? Rozumiesz tutaj? Gdzie tu twoja logika jest w tym momencie? Chyba powinnaś zrozumieć, na tym, co przed chwilą tu powiedziałaś, że no, chyba jednak faktycznie. Przecież nawet ty nie chcesz mieć koleżanek, przyjaciółek, to czemu ja mam mieć? Jeszcze raz zapytam. Oczywiście mam te przyjaciółki, powiedziałaś, że moją kuzynkę... Karolę. Kuzynka to nie przyjaciółka, to jest już część rodziny. Inne, czy na przykład moją siostrę. Wiesz co? Cix, równie dobrze mówić, możesz mówić, że twoim przyjacielem jest pies, albo to jest twoje dziecko, twoje psiecko. Nie, to jest zwierzę, to nie jest twój przyjaciel. To jest zwierzę. On cię lubi, ponieważ dajesz jeść. I żadnego pożytku z tego nie ma. Ale to jest rodzina, więc no, czasami ciężko ich liczyć do tej kategorii po prostu. O ile z siostrą, że tak powiem, bardziej muszę się przyjaźnić, tak z Karoliną już mniej muszę, bo nie musiałabym mieć z nią takiej dobrej relacji, ale mamy super relację i bardzo lubię spędzać z nią czas. To nie będziemy zazwyczaj na rodzinę, bo wtedy dzieje się w naszym życiu coś bardzo ważnego, wtedy gadamy za 3 godziny. Właśnie, rodzina to nie przyjaźń, rodzina to rodzina. Tam się spotkać jest fantastycznie. No tak to wygląda, no. Masz albo przyjaciół wśród sąsiadów, z którymi się widzisz, albo z pracy, albo z dzieciństwa i to będzie jedyna grupa ludzi. Potem już nie zawierasz raczej nowych przyjaźni. Czemu zdecydowałeś się na związek z Remkiem, a nie jesteście przyjaciółmi? Ja mówię, że ja nie liczę Remka do tego, bo mam z nim relację romantyczną. Chodziło o przyjaźń. A, czyli widzisz, no, czyli to już nie ma przyjaźni, nie?
która nie doprowadza się do relacji romantycznej. Zatem my z Remkiem na początku się... Przyjaźń na tym polega, że nie ma nic więcej. Nie ma żadnej relacji romantycznej, nie ma łóżka, nie ma nic. Rozumiesz? To jest tylko przyjaźń platoniczna. Nie przyjaźniliśmy, my weszliśmy w związek bardzo szybko, bym powiedział. Teraz na pewno jesteśmy przyjaciółmi. No. Nie jesteście przyjaciółmi. Widzisz, o to co ty mówisz świadczy o tym, że nie masz pojęcia czym jest przyjaźń. To, że się ze sobą dogadujecie i lubicie ze sobą spędzać czas, nie znaczy, że jesteście przyjaciółmi, bo przyjaciół się nie bzyka, rozumiesz, w sypialni. Najwięcej, ja wiem o nim najwięcej. Spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu, ufamy sobie, wspieramy się. Super, to wcale nie znaczy, że to jest przyjaźń, tylko jesteście w relacji romantycznej, okej? Okay? Która ma pewne cechy wspólne z przyjaźnią, ale to nie jest przyjaźń. Powinien płacić na pierwszej... Tak! Mężczyzna raczej w związku powinien, czy właściwie nie tyle powinien, co zawsze będzie musiał okazać, że wnosi więcej tej wartości dodanej. Bo... Tak, ponieważ obieta więcej traci przy kontakcie fizycznym, bo ona może zajść w ciąży, okej? Okay? Dlatego ona wymaga, żeby mężczyzna wykazał się czymś więcej. I to jest u niej podświadome, to płacenie tego... za randkę, czy cokolwiek, na pierwszej randce, że mężczyzna płaci, to nie jest z tego względu, że ona nie może na przykład na następnej zapłacić, tylko on pokazuje swoje kompetencje tak, że będzie w stanie się nią zaopiekować na przykład finansowo, tak? Poza tym, tak jak już mówiłem, zapraszasz, płacisz. Jeśli ja zaproszę kumpla, ej, chodź ziomek, na piwo skoczymy, pierwsza kolejka jest na mnie, bo ja zaprosiłem do jasnej anielki, no. Jeśli... Byłbym szefem jakiejś firmy i zapraszam pracowników na piątkowe chlanie, no nie? Ja stawiam kolejkę pierwszą. Ja zaprosiłem. O, tak jest skonstruowany człowiek. Ja się z tym absolutnie nie zgodzę. O nie, ja jestem zdziwiony, że feministka się z czymś nie zgadza, nie? Wygląda na to, że nakładanie oczekiwań na mężczyzn. Super, a ona nie zna swojej natury. Nie rozumie. Ona nie rozumie, że to na poziomie podświadomym działa. Po prostu u niej wyschnie jak Sahara. Zobaczy ten facet, no co, nie jest w stanie zapłacić za jakąś głupią małą kawę, na przykład kilkanaście złotych, czy za burgera drwala 20 parę. Zwłaszcza oczekiwań finansowych powoduje bardzo duże trudności w życiu mężczyzn. Wiecie, że te kobiety walczą o to, żeby mężczyźni lepiej się czuli. Wiecie, co... Chicks, obiety nie mają pojęcia, co one same chcą. Jedno mówią, drugie myślą, trzecie czują, i one nie mają bladego pojęcia, co jest dobre dla mężczyzny, okej? Okay? To nie jest tak, że mężczyzna musi za każdym razem być tylko i wyłącznie tym, który wywala te pieniądze. No ale mimo wszystko musi dać coś od siebie, no. Mężczyzna jest tym prowajderem. W społeczeństwie mężczyzn, którzy nic nie wnoszą do tego społeczeństwa, się nie ceni, się nie szanuje. Kobieta jest kobietą z racji urodzenia się jako ta płeć. Ponieważ ona ma wartość wrodzoną, bo ma potencjał do przedłużenia gatunku. Mężczyzna ma na celu chronić. Dlatego mężczyzn wysyła się na front, żeby chronili granice, a w tym czasie kobiety obowiązkiem dla kraju jest dopilnowanie, żeby zaopatrzenie w takich mężczyzn było. Czyli co? Rodzenie dzieci. Tak, to jest kobiety obowiązek. Wobec państwa. Tak jak mężczyzny, front. Kobietom zależy, żeby mężczyźni mieli na przykład zdrowie psychicznie, żeby nie nakładać... Zdrowie psychicznie. Jeśli kobietom zależy na tym, żeby mężczyźni byli zdrowi psychicznie, to może niech zaczną brać odpowiedzialność za siebie. Może niech nie nakładają więcej odpowiedzialności na mężczyzn, zrzucając swoją odpowiedzialność i oczekiwać jeszcze więcej przywilejów. Na przykład mężczyzna ma wszystko robić, bo jesteśmy równi, więc równa płaca i tak dalej. Zrównujemy, a później ona zdziwiona, że nie ma mężczyzn, którzy zarabiają więcej, bo ona chciałaby się z takim związać. A mimo wszystko oczekuje od tych mężczyzn tradycyjnych zachowań, żeby nosił zakupy, żeby otwierał drzwi, żeby przypuszczał przodem, żeby zwalniał miejsce w komunikacji miejskiej i tak dalej. Bo wtedy co to za mężczyzna? O, współcześni mężczyźni nawet nie ustąpią miejsca. A co, nie ma przypadkiem równości? No nie wtedy. A faceci mówią, no a co, musi być twardy, musi płacić? Musi! Chicks, to co wzmacnia mężczyznę, niszczy kobietę.
to, co wzmacnia obietę, niszczy mężczyznę. Obieta musi być w kobiecej energii, bo to jest obieta. Mężczyzna musi być w męskiej energii, bo to jest mężczyzna. Kiedy obieta wchodzi w męską energię, czyli zaczyna być tym prowajderem, zaczyna mieć myśleć o jakichś problemach, że tu opłacić, tam opłacić, tu się zająć, tu chronić, tu w przypadku, gdyby jakiś napastnik wszedł do domu, to walczyć z nim i poświęcić swoje życie. Ona staje się męska. Bo musi mieć męskie cechy. Facet, który jest taka mimoza, że tu makijaż robi, że on taki paznokietki musi zrobić. Jego takie coś niszczy, bo staje się kobiecy. Takie wpychanie mężczyzn przez feministki w kobiecą energię sprawia, że mamy coraz więcej słabych mężczyzn. Słaby mężczyzna będzie emocjonalny i nie będzie kontrolować tych emocji. To taki mężczyzna pierwszy wbije ci nóż w plecy. To taki mężczyzna pierwszy rzuci się z łapami. To taki mężczyzna pierwszy rzuci się z łapami na obietę. Ciekawe. Wydaje mi się, że nie powinien płacić na pierwszej randce, dlatego że przyszedł tak naprawdę dokonywać jakichś większych inwestycji. Jakoś strasznie mnie triggeruje nazywanie spotkania z kobietą inwestycją. Ale to jest inwestycja. Czyli chcesz powiedzieć, że nie podoba ci się język męski? Tylko to jest inwestycja. Jakbyś na to nie patrzyła, to jest inwestycja. Inwestycja na ewentualną potencjalną relację. Inwestujesz. Inwestujesz czas, inwestujesz zasoby, inwestujesz się emocjonalnie, intelektualnie. No to jest inwestycja. Bo mógłbyś w tym czasie robić coś innego. Wczesny etap inwestycji. Oczywiście, to jest inwestycja. No co, masz problem z tym, że mężczyzna myśli logicznie i używa słownictwa męskiego? Nie lubię czegoś takiego. To jest ten problem. Ale no i co z tego, że nie lubisz? Nie podoba ci się język? Forma ci się nie podoba? Przekaz chyba jest zrozumiały, prawda? Polubiona jest Staśko, a wiesz, że też mam takie... Ile mogę być powiedziała tej polubiej, tak? A czy to nie świadczy o tym, mięso, że jesteś uprzedzony do niej przez jej internetową personę, a nie faktycznie przez to, co przekazuje i co ma do powiedzenia? Nie wydaje ci się, że... To, co ona tu przekazuje, no to próbuje mówić mężczyznom, żeby byli słabi. Żeby byli nie męscy. A ona chce niszczyć mężczyzn takimi słowami. Nie jest tego świadoma. To nie jest tak, że ona celowo to mówi. Dla jasności. Majka ze Sraśką, mówiąca, że oj, to taka presja na mężczyznę, oj, że oni nie mogą, bla, bla, bla. Ona wychodzi z dobrego miejsca z tym. Z tym, że nie rozumie, że finalnie efekt tego jest taki, że ten mężczyzna staje się niemęski, że ten mężczyzna staje się nieatrakcyjny w oczach kobiety. Po prostu. No natury swojej nie oszukasz. Pamiętacie, ile razy już to przypominam, nie? Bo przecież ludzie myślą, ludzie są logiczni, mogą zdecydować, bla, bla, bla. I od razu się przypomina, jak w tym programie, co zapytana kobieta, czemu zdradziła swojego faceta. Poznałam mężczyznę w pracy. I to było takie boom, uczucie, którego nie mogłam powstrzymać. Ale jesteśmy ludźmi, no możemy logicznie myśleć, ale bum, uczucie, którego nie mogłam powstrzymać. A zdradzę wam sekret. Da się powstrzymać. Trzeba wyłapać moment, kiedy zaczynasz za bardzo myśleć o tej osobie. Świadomy mężczyzna będzie dostrzegać takie rzeczy. Bardzo często to też chodzi o męskiego, no nie oszukujmy się. Ogólnie moja Staśka robi dużo dobrego? I wydaje mi się, że... Nie, nie robi dużo dobrego. Jej się wydaje, że to jest dużo dobrego, bo to ładnie brzmi. Okej? Okay? Powiedzenie, że to wy na przykład twierdzili... Tak samo jak ja powiem, że równość, jesteśmy równi, że powinniśmy wszędzie być na równi traktowani, to ładnie brzmi, ale w praktyce to nie jest możliwe, bo różnimy się na poziomie biologicznym. I te różnice biologiczne sprawiają, że no nie da się zrównać pewnych rzeczy. No. Dlatego kobiety będą lepiej się nadawały do czegoś, do jednej rzeczy, a mężczyźni będą się lepiej nadawali do drugiej rzeczy. Myślicie, że to kobieta tego oczekuje? Żeby mężczyźni... Tak, oczekuje. Jak najbardziej. Jeśli tego facet nie zrobi, między nogami jej wyschnie jak Sahara. Okej? Okay? Nie licz na to, że będzie coś więcej w tym momencie. Jeśli była w niej jakieś przyciąganie do ciebie, to straci. Po prostu jej opadnie. I to gwarantuję ci. Opłacił, a żadna z nas na przykład nie zgodziła się z tym. Wierzymy bardziej swoim zwyczajnym oczom dość często niż jej uczciwym słowom. Tak właśnie mi się wydaje, że retrograde to są osoby, które po prostu zostały skrzywdzone. Nie, no sorry, ja wychodzę. Skrzywdzone.
A masz jakieś może argumenty niż tylko skrzywdzone? Wiesz co? Ja powiem w takim razie, że osoby, które tak mówią, które mają problem z tym, że ktoś mówi coś, z czym one się nie zgadzają, to ty jesteś skrzywdzona. Ty jesteś skrzywdzona, ponieważ nie jesteś w stanie wykazać się logiczną myślą. I masz problem z tym, że ktoś dostrzega rzeczy, które ty ignorujesz. Jeśli z obserwacji wynika, że 9 na 10 kobiet, które były zainteresowane mężczyzną, tracą chęć dalszego kontaktu z tym mężczyzną, jeśli on nie zapłaci, to chyba logicznym jest wyciągnięcie wniosku, że mężczyzna powinien płacić na pierwszej, bo inaczej kobieta uzna, że jest nieatrakcyjny. A ty wtedy, no ale ta 1 na 10 przecież tak nie miała. My tu po raz kolejny, jak mamy się porozumieć w czymkolwiek, nie możemy bazować na jakichś przykładach anegdotycznych. Uogólnienia, stereotypy czy dane statystyczne służą po to, żeby się porozumieć. Jeśli... Jeśli dajmy na to, powiedzą mi, że przy tym jednorękim bandycie szansa na wygraną to 9 na 10, a przy tym jednorękim bandycie szansa na wygraną to 1 na 10. Jak myślisz, do którego jednorękiego bandyty podejdę i wrzucę monetę? Zwłaszcza jak mam tylko jedną. Co? Zaryzykuję tam, gdzie jest 1 na 10 szansa? A! Może będę miał farta. I załóżmy, że tu, gdzie jest 9 na 10, wygrana jest 10 tysięcy. Tu, gdzie jest 1 na 10, wygrana to 40 tysięcy. I masz tylko jedną szansę. Zostali skrzywdzeni przez te okropne samice. I że oni, żeby... Widzisz? Właśnie pokazałaś brak zrozumienia tematu. To nikt nie mówi, że bety są okropne. Tylko mówi, tutaj ludzie mówią, jakie są. Rozumiesz? To jest ta różnica. To, że w twojej głowie kobieta jest na piedestale, jest to anioł latający po niebie, no to jest twój problem. Ja ci mówię, że kobieta jest tu. Jej miejscem jest Ziemia. Planeta Ziemia. Z twojej perspektywy, poniżasz kobiety, ponieważ nie są w chmurach, tylko na Ziemi. Są niżej. I to nikt nie twierdzi, że kobiety są złe. Co najwyżej, że kobiety są jakie są. Czy ty rozumiesz te słowa? Czy nie rozumiesz? Ja poważnie, ja mam... Szczerze powątpiewam w logiczne myślenie kobiet, tak jak ASICS, czy ogólnie ludzi, którzy wychodzą z założenia, kto cię skrzywdził. Jakaś skrzywdziła, dlatego tak mówi. Bo nie są w stanie wysilić się intelektualnie na tyle, żeby zrozumieć, że to nie jest kwestia żadnej krzywdy, to jest kwestia natury kobiety i nikt tu nie mówi, że jest zła, tylko że jest taka, nie inna i to musi zaakceptować. Ciężka ta osoba jest. Nie są złe, puste, są jakie są, rozumiesz? Pieniędzy, niczego. No są. Teraz skup się, ponieważ to wiedza psychologiczna wskazuje na to, że mężczyzna w sytuacji, kiedy obniża mu się status, najbardziej w oczach kobiety traci na atrakcyjności. Ok? I o tym się nie mówi, to się ignoruje. Czy ci się to podoba, czy nie? Każda kobieta do pewnego stopnia jest goldigerką, bo dla każdej w jakimś stopniu będzie ważne, żeby mężczyzna miał zasoby,
potrafił ogarnąć się na tyle, żeby zarabiać jakieś pieniądze, żeby dać dach nad głową i tak dalej. Każda tego oczekuje. A są mężczyźni tacy, którzy nie oczekują, że kobieta nawet złotówkę włoży. Rozumiesz? To mężczyźni są tymi romantykami. To mężczyźni zakochują się romantycznie. Nie każdy w każdej. Tylko on tylko i wyłącznie jest w stanie. No wszystkie komedie romantyczne, które kobiety tak uwielbiają oglądać, te najlepsze, to mężczyźni pisali. A jak się przyjrzysz uważnie, to zauważysz, że to w sumie jest historia stalkera. Chłop stalkuje laskę. Łazi za nią, obserwuje, nie? Ona gdzieś tam jest, on stoi gdzieś na zewnątrz, patrzy w okno, deszcz pada. Więcej i tyle, że oni dzięki temu potrafią po prostu przetrwać, tak mi się wydaje, nieudane inwestycje. Kiedy próbujemy znaleźć kogoś odpowiedniego, to dla nas są po prostu atrakcyjne pewne rzeczy. Czyli przykładowo dla kobiety jest atrakcyjne, kiedy mężczyzna jest ambitny, kiedy dobrze tak zarabia. Ale też nie skracałabym tego do takiego... Ale nie skracałabym tego! I co, już raptem mnie skrzywdził? Ty nie myślisz po prostu, dziewczyno. Stopnie. W sensie, wiadomo, że szukamy wokół siebie takich cech. Po co w ogóle wchodzimy w związki? Bo to, że... Ty myślisz, że facet szuka ambitnej obiety? Udowadniasz, że obiety, ty na pewno nie rozumiesz, że relacja nie jest symetryczna i że mężczyzna w tobie nie szuka tego samego, co ty w nim. To jest największe oszustwo, w jakie wierzą ludzie, że musimy się dopasować, lubić wszystko to samo. O, ja lubię, żeby facet był ambitny, lubię, żeby był przedsiębiorczy i tak dalej, to ja muszę taka być. Facet nie oczekuje tego od ciebie, rozumiesz? Jesus Christ. Pamiętajcie, chłopy. Nie słuchajcie, co mówi obieta, patrzcie, co robi. Jeśli jest konflikt między tym, co mówi, a tym, co robi, patrzcie na to, co robi. Żeby nie być samotni, żeby jedna i druga strona, na przykład, zapewniała sobie bezpieczeństwo. Ty mężczyźnie zapewnisz bezpieczeństwo? Aha, czyli rozumiem, że jak będziesz naprzeciwko twojego faceta, inny facet, to ty mu zapewnisz bezpieczeństwo. Staniesz na drodze i wejdziesz w nim w konflikt fizyczny. Co ty bredzisz? Jeśli ty myślisz, że mężczyzna oczekuje, że ty będziesz dawała mu bezpieczeństwo, to jesteś w błędzie. Jedynie bezpieczeństwo, jakie mężczyzna oczekuje od ciebie, to sypialniane, że w łóżku będzie bezpieczny, na zasadzie, że nie będziesz dupy dawać. Rozumiesz? To on tobie ma zapewniać bezpieczeństwo, bo on od ciebie ma być większy, silniejszy, sprytniejszy, zwinniejszy, bardziej inteligentny, bo takiego chcesz. Właśnie z tego powodu, że był w stanie cię chronić. Ponieważ ty w sytuacji, kiedy jesteś przy nadziei, jesteś we wrażliwej pozycji i trzeba cię chronić. On opiekuje się tobą, ty opiekujesz się potomstwem, a nie, że ty nim się opiekujesz. Nie chcesz być z facetem, którym ty musisz się opiekować i dawać mu bezpieczeństwo, bo wchodzisz w ramę matki. A ty masz być z mężczyzną, nie z synem. Jezus Maria! Piekę w chorobie, że szukamy wsparcia i jedna i druga strona potrzebuje. Czym? A sobie bezpieczeństwo, opiekę w chorobie, że... A żona trenera? Zaopiekowała się nim w chorobie? Czy może dała dupy szczelinie, a ty ją broniłaś? Ha? Szukamy wsparcia. I jedna i druga strona potrzebuje na przykład wsparcia. Wsparcia. Innego. Zrozum. Zrozum, dziewczyno, że w inny sposób się nawzajem wspieramy. Okej? Okay? Co innego jedna strona daje drugiej. Okej? Okay? Mężczyzna dba o twoje bezpieczeństwo, troszczy się o twoją zewnętrzność, nosi twoje toboły, otwiera ci drzwi, pilnuje, żeby samochód cię nie potrącił i tak dalej, a ty dbasz o jego wewnętrzną część, o jego emocjonalną część.
że po ciężkim dniu pracy może przyjść do ciebie, położyć głowę na piersiach i mieć święty spokój. Okej? On przynosi jedzenie do domu, ty gotujesz to jedzenie. Relacja nie jest symetryczna, dopełniamy się. Masakra, nie rozumiesz tego. Druga strona potrzebuje bezpieczeństwa, jedna druga... Ty potrzebujesz bezpieczeństwa, nie facet. Śmiem twierdzić, że facet musi mieć na sobie nieustanną presję. Ja na przykład na sobie mam nieustanną presję, mam wrażenie, że pod nieustannym stresem jestem. To poniekąd dodaje mi skrzydeł. Zobacz. Mam tutaj... Jest tak. Tu leży gnida, która sprawia, że ja psychicznie nie wyrabiam, że tak powiem. Że ja nie mogę myśleć o czymś innym w sytuacji, kiedy wyjdę z domu. Bo już głową, czy ona mi chałupy nie zrujnowała, nie? Nieustanny stres wywołuje. Tu nieustannie się ma, człowiek zastanawia, co tu zrobić, żeby kanał się rozrastał, żeby to progresowało, żeby to szło do góry, do przodu, nie? Żeby się rozwijało, żeby nową widownię zdobywać. W tym wszystkim jestem sam, kompletnie sam. Od zawsze jestem sam. Od dziecka jestem sam, dosłownie. Od szkoły podstawowej jestem sam. Ze wszystkim radziłem sobie zawsze sam. Okej? Okay? W szkole podstawowej, średniej, gdziekolwiek, nikt mi nigdy nie pomagał, w niczym. Nie stał nikt nade mną, żebym lekcje odrabiał. Czy teraz, omzriki jakieś kiszki, jakieś sprawy sądowe i tak dalej. I ze tym wszystkim jestem sam. I człowiek wkłada ogrom pracy, już myśli, że jakoś finansowo robi sobie poduszkę, że tak troszkę... Może chwilę odetchnąć. Nie może, ponieważ tu za chwilę 10 tysięcy na adwokata, tu drugie 10 tysięcy na adwokata. Tu jeździsz, tam jeździsz. No nieustanna presja, nieustannie człowiek musi... Tutaj monetyzację mi zdjęli. Bez powodu na YouTube, kompletnie bez powodu. Strona potrzebuje ciebie. Skip. W którym miejscu ja powiedziałem, że jestem biedactwo, to nie jest moje użalanie się nad sobą, tylko ja stwierdzam fakt, że mężczyzna wręcz musi mieć taką presję na sobie, że nieustannie musi być pod presją. Bo inaczej jak nie ma, nie jest zajęty czymś, nie może w coś ręce włożyć, no to mężczyzna w oczach umiera, rozumiesz? Mężczyznę to buduje. Trauma buduje mężczyznę, rozumiesz? Ciężkie sytuacje budują mężczyznę. Takie same sytuacje niszczą kobietę, bo staje się męska. Kobietę, która, nie wiem, on jest chory, a ona zrobi mu zupkę, nie? Widziałem, mówi, kurczę, ale się fajnie wypuje, bo jej na mnie zależy, takie ciepło czuję i ten. No to chyba o to chodzi, nie? Tak nas Bozia zaprogramowała, żebyśmy nie wyginęli. Ale to jest strasznie normalne, że szukamy chemii z drugą osobą, bliskości, miłości i bezpieczeństwa. Ciężko zaprzeczyć, że... Bo widzisz, chemia u mężczyzny pod adresem obiety, inaczej wygląda chemia obiety pod adresem mężczyzny. Wiesz, X, czemu... Kobiety tak chętnie frędzonują mężczyzn, wynika to z ich budowy hormonalnej. Kobiety, hormon oksytocyna, czyli tak zwany hormon przytulania, wytwarza się w organizmie przy porodzie przede wszystkim, czy przy karmieniu, oraz w trakcie zabawy w sypialni. W ten sposób kobieta w sypialni buduje więź z mężczyzną, bardziej się przywiązuje, jeśli ma dobre doznania z nim w tej strefie łóżkowej. Natomiast jest jeszcze jeden moment, kiedy oksytocyna u kobiety się wydziela. W sytuacji stresowej, tak jak u mężczyzny, testosteron ma właściwości odstresujące, antydepresyjne, tak to nazwijmy. Tak jak u mężczyzny ten testosteron sprawia, że mężczyzna jest komiczny, tak u kobiety oksytocyna odpowiada za to, że w sytuacji stresowej się uspokaja. A co jest zagrożeniem dla kobiety? Mężczyzna.
Więc jest mężczyzna, który jest zagrożeniem, oksytocyna, hormon przywiązania. Zostańmy przyjaciółmi! Tak jak u mężczyzny jest fight or flight, tak u obiety jest befriend or flight. Obieta wchodzi, chce się zaprzyjaźnić wtedy, zostań przyjaciółmi. Większość kobiet jest fałszywa. Co to chyba znaczy? Po prostu może płacić... Co? Ciężko zaprzeczyć, że większość kobiet jest fałszywa. No jest. Co to chyba znaczy? Po prostu może... To znaczy, że nie macie bladego pojęcia, czego same chcecie. I to jest zadanie mężczyzny, żeby wiedzieć. Ja wiem, że to może wydać się głupie, ale nawet te takie idiotyczne TikToki albo... gdzie kobieta opowiada, że o Jezus Maria, mój facet tak dobrze mnie zna i opowiada sytuację, jak to jechał do McDonalda na przykład, to nie? I zapytał ją, czy ona coś chce. I tak, na pewno nic nie chcesz? Tak, ja nic nie chcę. No to zobacz, mężczyzna jest bezpośredni, mówi nie chcę, no to nie chcę. Ale co on zrobił? Przyjechał ze swoim i przywiózł jej też jakieś frytki, coś tam jeszcze. Bo coś okazało, ona i tak, bo chciała. I tu, o, też bym chciała. I tak, wiedział, o. Kobiety same nie wiedzą, co chcą. Nawet w takiej prostej rzeczy. Płacić jedna i druga strona na przykład na zmianę, albo na pół, albo nie chcę być... Na zmianę, albo na pół, do jasnej Anielki. Weźcie... Zrozumcie, że tu nie chodzi o drugą, trzecią, czwartą, piątą randkę, tylko o pierwszą randkę. Skupmy się na problemie, skupmy się na tym, co jest w pudełeczku, a nie to na czym, co jest dookoła pudełeczka, okej? Okay? My mówimy o konkretnej rzeczy, o pierwszej randce i kto na niej płaci. Mężczyzna. Jesteś, to zapłaci druga, innym razem tamta będzie miała. To już też zapłaci tamta. Ale ja też tak to widzę. Ja dokładnie tak to widzę teraz. Jak z Remkiem poszłam na pierwsze spotkanie, które nawet nie wiedziałam, czy to jest randka, czy to nie jest randka. Potrzebowałam się z kimś spotkać po prostu, pogadać z prawdziwą osobą, miałam do siedzenia w mieszkaniu. I wyszliśmy. I Remek kupił kawę. Wiesz? No właśnie. Zaznaczył swoje kompetencje. Kawę. I siedzieliśmy sobie na kawie. Po czym powiedział... No i dobrze! ...i też, że jest abstynentem, więc ja nam kupiłam rum i kolę i wypaliśmy na schodkach cały rum z kolą. I świetnie się bawiło tam pijąc. Ale to pierwszy on zrobił rum? Tak, bo on wybrał miejsce. No właśnie! Dokładnie! Dobrze, zaprowadził mnie do jednej kawiarni, którą zna i którą lubi. Poszliśmy do jednej kawiarni, tam zapłacił. Ja sobie dobra, to jak ty teraz zapłaciłeś, to ja zapłacę za coś następnego. No i następne co, to poszliśmy na stację. A jak powiedział, że może zapłacić, powiedziałam nie, teraz ja płacę. Nie wymagałam od niego, żeby zapłacił za mnie na pierwszy. To nie jest kwestia tego, że ty musisz wyartykulować mu, że mam zapłacił, o, nie wymagałam. Mimo wszystko oczekujesz i o to w tym chodzi. Jak myślisz, czy z tym Remkiem dziś byś była, gdybyś to ty ubiegała o to, żeby się z nim spotkać, gdybyś ty wybrała miejsce, gdybyś ty wykazywała inicjatywę, a on taki, nie, w sumie, i ty płacisz za niego i tak dalej, nie widziałabyś w tym momencie w nim faceta. Nie oszukuj się. To on musiał siebie zbudować na tyle, żeby mieć pewność siebie, żeby do ciebie podejść, żeby cię zaprosić, żeby to on znalazł miejsce, to on płaci, to on musi te wszystkie schodki przejść, a ty po prostu byłaś, prawda? No właśnie. A to, że ty później, czy to na następnym spotkaniu, czy kiedykolwiek tam indziej, zapłaciłaś za coś innego, to już my o tym nie mówimy. Tu była mowa o pierwszym spotkaniu. Bo gdyby na przykład nie ten temat tutaj teraz, ja bym w ogóle o tym nie myślała. Ja bym na to miała. Za to normalna baba nie wymaga nic. Z tym się nie zgodzę. Pewne wymagania na pewno mam względem ręka, ale na pewno nie na pierwszym spotkaniu nie wymagałabym, żeby ktoś za mnie płacił. Chociaż... Chociaż? Gdyby przyszedł ktoś i powiedział mi tak, Katarzyna chce cię zabrać na randkę. Nowa osoba, nie znamy się, no nie? Mówię, dobra, mogę iść z tobą na randkę. I idę na randkę. I ten ktoś wybiera miejsce, no nie? On wybiera. I wybiera jakąś super fancy, drogą restaurację. I mnie tam zabiera. To jakby mi na koniec powiedział, no to płacimy po pół, to bym się trochę wkurwiła. Zapłaciłabym, ale bym się wkurwiła. A widzisz. A jednak, nie? I co się wtedy dzieje? Cipa wysycha jak Sahara. No patrz.
bo jeżeli zabierasz kogoś w jakieś drogie miejsce, no, nie wstalając tego w nie zabiera, sposób, dla jasności, nie zabierajcie nigdy w drogie miejsce na pierwszym spotkaniu. Ja zakładam, że stawiasz tą atrakcję i w drugą stronę. O, no patrz. Działa tak samo, czyli jeżeli ja zabieram, nie wiem, na chyba którąś rocznicę. Nie. Jeśli ty zapraszasz na pierwszą randkę, jeśli to jest pierwsza randka, to i tak musi mężczyzna zapłacić, okej? Okej, kochana? No. Brałam randka do restauracji z gwiazdką Michelin. Widziałam, że to jest... Na drugiej, na trzeciej, na czwartej, piątej, czy której tam, to sobie możesz już zapłacić. Na pierwszej musi zapłacić mężczyzna. Koniec, kropka. Prezent ode mnie, zabrałam go do restauracji. I ja płaciłam za wszystko. Bo no i dobrze. Do drugiej restauracji i ja zarezerwowałam, zaplanowałam, zapłaciłam, nie? Ale... Mi by było mega głupie, ja i tak bym wolał zapłacić, wiecie? Wiesz, że możesz na przykład iść do parku i tym podobne? No wiem, no na rocznicę tak średnio, ale też problem, że kto zaprasza, ten powinien płacić, jeśli nie zgodni się wcześniej, no, 50-50 i czy ci to odpowiada. Też tak uważam, że osoba... Nie, nie ustalamy czy 50-50, jeśli ustalamy 50-50, to i tak facet płaci, koniec dyskusji. Powinna zapłacić osoba, która zapłaciła? No, zapłaciła, nie, zaprosiła, ja wiem, tu się przejęzyczyła. Pierwsze spotkanie i taką za pierwszą interakcję, w sensie, że nie wiem, no jeżeli ja bym zaprosiła Remka do parku trampolin, to bym zapłaciła za park trampolin, jeżeli natomiast potem... Nie, on płaci, jeśli to jest pierwsze spotkanie, on musi zapłacić. Po prostu. Od niego by padła propozycja, ej, to co, idziemy jeszcze na obiad, widziałabym spoko, wtedy bym nie oczekiwała, ale miło by było, gdyby na przykład on postawił obiad. Ja jestem... No tak, no bo tak, po pierwsze, ty zapraszasz, ty płacisz, z tym, że pierwsze spotkanie, które jest między jedną i drugą płcią, gdzie mężczyzna nie zaprasza, bo chce się kolegować, przyjaźń, tylko zaprasza, bo liczy, że gdzieś tam może coś więcej z tego wyniknie, jakaś romantyczna relacja, on musi zapłacić. Koniec dyskusji, okej? Okay? I taka 50-50, jeżeli o to. 50-50. Tylko pół się powinniśmy rozliczyć. Mam bardzo wysokie poczucie sprawiedliwości i takiej równości finansowej. Bardzo. Równości finansowej? A miałaś te poczucie sprawiedliwości w sytuacji, kiedy to żonka pewnego trenera zdradzała go ze szczeliną? Gdzie to on był ofiarą, a ty stwierdziłaś, że to ona jest ofiarą? Bardzo, bardzo duże, dlatego może takie mam podejście. Moim zdaniem, jeśli ktoś postawił obiad, to następnym razem stawia to druga. No tak, tak, ale chodzi o to, kto powinien za ten pierwszy obiad zapłacić. Mężczyzna. Moim zdaniem jest osoba, która zaprasza, bo to ona... A najczęściej w 99% będzie to mężczyzna, tak czy siak. Nawet jeśli mam do czynienia z sytuacją, że kobieta zaprasza, to mężczyzna płaci, bo jej wyschnie. Ona może uważać, że nie, że to nie ma problemu, że ona zapłaci. Nie, jest problem, bo jej wyschnie po prostu. On straci w jej oczach. Jako facet. Jakby wybiera miejsce. A wybierając miejsce... Nie dajcie się łapać w taką pułapkę feministyczną, okej? Okay? Wybierasz price pool. Nie wiem, może ja to rozumiem z tego względu, że właśnie, że zawsze radziłem sobie ze wszystkim sam, przez co ja zawsze musiałem za wszystko sobie i płaciłem i tak dalej. I we mnie jest coś takiego, że jeśli ktoś za mnie za coś płaci, to mi jest kurwa głupio po prostu, rozumiesz? Ja już wolę w takiej sytuacji po cichu pójść i zapłacić. Do miejsca. Możesz mnie zaprosić na przykład do McDonalda i za niego zapłacić, ale możesz mnie zaprosić do pięciogwiazdkowej restauracji i za nią zapłacić. Zawsze facet zaprasza. No nie, nie pamiętam kiedy Remek mnie zaprosił. Na pierwszej zawsze facet zaprasza. Szczerze, to ty nie powinnaś wypowiadać o sytuacjach damsko-męskich, bo według mnie nie jesteś prawdziwą dziewczyną, bo masz, jak sama powiedziałaś, jedną koleżankę i trzech kolegów. Dodatkowo nie malujesz się, zachowujesz się bardziej chłopięco i wydajesz się normalna bez tych dziewczęcych... Nie zachowuję się chłopięco. Dodatkowo... Nie zachowuj się chłopięco, a to, że nie robi makijażu, to bardzo dobrze. Makijaż? Jeśli miałaby robić makijaż, to w momencie, kiedy na przykład ze swoim facetem gdzieś idzie i chce przy jego boku być bardziej atrakcyjna i robi to dla niego, a nie dla innych. Tutaj dla Kasix na plus, że nie maluje się, jak nie wiadomo co, na tych streamach swoich, nie? Do tego, iż jesteś zejście. Przynajmniej widać, jak faktycznie wygląda. Więc twoje zdanie może nie być obiektywne w tym temacie. Z tego, co opowiadasz, nie masz swojej besties i nie plotkujesz o sprawach damskich. Wow, rozumiem to trochę. Bo wiesz, na świecie są generalnie różni ludzie. Nie wszyscy jesteśmy tacy sami i... Oj, nie jesteś aż tak inna od innych obiekt, tak ci się wydaje, Kasix. Pokazałaś to broniąc 304, która zdradziła swojego męża. Lubią makijaż i ploteczki, niektóre lubią ploteczki i gry, niektóre lubią gry i... Ale to, co ty lubisz, że jakieś gry, to nie ma znaczenia, tu chodzi o twoją naturę, okej?
motoryzację. Niektóre lubią motoryzację i... Nie ma to znaczenia. Super, mogą sobie lubić motoryzację. To jest troszkę więcej męskiej energii wtedy. Tak jak w mężczyźni może być trochę kobiecej energii. We mnie jest też trochę kobiecej energii, bo na przykład interesowanie się ludźmi to jest kobieca energia. Interesowanie się psychologią to jest kobieca energia. Okej? W każdym jest męska i kobieca energia. Chodzi o to, żeby w mężczyźnie było więcej tej męskiej energii jak kobiecej. I odwrotnie, w kobiecie, żeby było więcej kobiecej energii jak męskiej. I tyle. Różny set zainteresowań i zainteresowania nie definiują tego, czy jestem kobietą, czy nie. Definiują, co twoje, definiują jaką jesteś kobietą. To, czy jesteś kobietą, definiuje...